Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest nadkomisarz Marcin Borys Mikrza. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Witam Cię, Artur, bardzo serdecznie. Witam Państwa. Nadkomisarz Marcin Borys Mikrza, emerytowany policjant, naczelnik Centralnego Biura Śledczego, funkcjonariusz zespołu werbunkowego. Jak sam o sobie mówisz, za młody emeryt. No niestety los tak się potoczył, że jestem w stanie spoczynku, tak dokładnie. Człowiekiem mógł jeszcze wiele dobrego dla ojczyzny zrobić, jednak życie potoczyło się inaczej, napisało inny scenariusz i dzisiaj jestem młodym emerytem, sprawnym, silnym, gotowym do działania. No właśnie. Twoja odpowiedź prowokuje w pewien sposób do zadania pewnego pytania, bo jesteśmy w bardzo ciekawym okresie. Okresie zmian. Nie chcę mówić już przededniu, bo pewne rzeczy już się dzieją. Najświeższe informacje medialne mówią m.in. o tym, że 5 szefów służb specjalnych jest praktycznie już na wylocie, jest to procedowane. Podobne zmiany najpewniej czekają też służby mundurowe, ale w najbliższej twemu sercu policji tak naprawdę pewne procesy same się potoczyły, czy raczej za inicjatywą generała Szymczyka, który wiadomo już, że odchodzi, zanim część komendantów wojewódzkich, za nimi pewnie ten proces pójdzie dużo dalej niżej. Mamy zmianę opcji, podkreślam, opcji politycznej, bo to nie będzie zmiana tylko jedynie frakcji. Można więc się spodziewać sporych zmian, również takich, że sporo ludzi odejdzie. Ale też można się zastanawiać i ja jak najbardziej sam osobiście za tym jestem, aby część ludzi, która sama z różnych względów odeszła w ostatnim okresie, w ostatnich latach, jak również tym, którym to zaproponowano, oczywiście zaproponowano w cudzysłowie, miała szansę na powrót. Czy podzielasz też przy okazji ten mój pogląd? Znaczy wiadomo, że każda zmiana opcji politycznej niesie ze sobą zmiany na stołkach służb. Najszybciej, z tego co mi tak kojarzę, zaczyna się to od policji. Jest to taka służba codzienna, bardzo ofensywna. Wiadomo, że komendant Szymczyk już oddał się do dyspozycji ministra i jak wiadomo, dzisiaj ten rząd nowo uformowany, nowy minister, myślę, że do tej dyspozycji długo już będzie albo już nie jest. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z powrotami, no wiadomo, że jestem zwolennikiem tego, by pewne osoby wróciły do formacji, zwłaszcza te, które chcą, a z tego co wiem, to wiele osób chciałoby wrócić, bo nie z własnej woli z tej służby odeszli. Mogli jeszcze dużo też świetnej roboty wykonać, ale jak ja to zawsze powtarzam, nie byli z tego nadania, nie byli wygodni, mogliby być nielojalni wobec partii rządzącej. Wiadomo, że zawsze każda władza lubi mieć pod skrzydłami służby swoich ludzi poobsadzanych na stanowiskach, tak by w jakimś tam stopniu nadzorować, w jakimś stopniu monitorować pewne wykonywane przez nich czynności. Tak jak powiedziałem wcześniej, no masa ludzi by na pewno chciała wrócić, a mając na uwadze chociażby kwestię związaną z policją, problemy wakatowe dzisiaj jakościowe tej formacji, myślę, żeby to było bardzo pozytywne i bardzo pomocne. Wiadomo, że część młodzieży, policjantów dzisiaj sprzeciwia się temu, uważając, że są świetnymi fachowcami, nikt im tego nie odbiera. Natomiast ja jako młody policjant wychowywałem się pod skrzydłami starych, doświadczonych gliniarzy, którzy nie tylko uczyli tej roboty policyjnej, tego kunsztu, ale uczyli też przede wszystkim tej dyscypliny i pokory. A to się też przekładało na jakość tej pracy. Także ja głęboko wierzę w to i mam taką nadzieję, że pan nowy minister da szansę tym ludziom, nowy komendant główny, który będzie, da szansę tym ludziom, by oni wrócili. Pytanie tylko, czy znajdzie się dla nich miejsce, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy zajmowali kiedyś wysokie stanowiska kierownicze w polskiej policji. Nie wykonywali swojej roboty najgorzej, ale wiadomo, że te stanowiska mogą być już poprzedzone przez innych policjantów. Ale na pewno policjanci liniowi, o ile na pewno, to jest podstawowa kwestia, o ile ta stopa finansowa, ten komfort pracy
się poprawi. No na pewno jest to ogromne wyzwanie przed nowym ministrem, przed nowym komendantem, dokonać dobrej reformy policji, dokonać dobrych zmian. I myślę, że to będzie miało też ogromny wpływ, no ale na ogromny wpływ na ich decyzje. No ale na pewno oni sami też przyczyniliby się do tego, by ta formacja może nabrała lepszej jakości, lepszego błysku, fachowości. Tak jak powiedziałem, ja nikomu nie odbieram tej fachowości, nawet tym młodym policjantom. No, starają się oni też jak najlepiej wykonywać swoją robotę. No ale ostatnimi czasy życie pokazuje, że jednak gdzieś są pewne mankamenty, które należałoby naprawić, a doświadczenie tych policjantów na pewno byłoby w znacznym stopniu przydatne, a sam wiem to po sobie, tak jak powiedziałem. Wychowywałem się pod skrzydłami wielu świetnych policjantów, fachowców, starych gliniarzy, którzy potrafili nauczyć roboty, pokory i to się wszystko jakoś fajnie kręciło, uzupełniało. Każdy znał swoje miejsce w szeregu. No na pewno ta policja dzisiaj uległa pewnej znacznym zmianom. Kwestia podejścia do tej służby. Niektórzy uważają, że to nie jest służba, tylko praca. Ogromny wpływ mają na to dla nich kwestie finansowe. No może my kiedyś troszkę zupełnie do tego inaczej podchodziliśmy. Wiadomo, ten świat ewoluował, on się zmienił. Ta młodzież się do tego zupełnie inaczej podchodzi. Ta kwestia naboru. Większość osób idzie, znaczy część osób idzie do policji ze względów finansowych. Nie może sobie znaleźć może miejsca w cywilu. Inni z pasji, inni mogą sobie znaleźć miejsca w cywilu i wędrują do tej policji. Rekrutacja jest jaka jest, także łatwiej się dostać, aniżeli nie dostać. Oni z tego korzystają, no i wstępują w szeregi tej formacji. Borys, to masz jakiś pomysł na pewne reformy, zmiany, wizje, jak te służby mundurowe, no właściwie policja, bo wiem, że przede wszystkim o niej chcesz się wypowiadać, to jak ta policja jutra winna wyglądać, jak powinna być zorganizowana, jak tak naprawdę zabezpieczyć zarówno obywateli, jak zabezpieczyć policję jako organizację, czyli policję przed policją, ale jak też zabezpieczyć policjanta, żeby on się nie bał działać, tak? No bo umówmy się, większość przecież to porządni funkcjonariusze. Znaczy należy pamiętać też o tym, że te ostatnie lata bardzo zmęczyły policjantów, kwestie wykorzystywania ich do różnych działań, różnych czynności, kwestie biurokracji, kwestie nabijania statystyki, zmiana modelu pracy, systemu pracy w policji. Ci ludzie podchodzili i tak naprawdę rok 2024 również może być bardzo ciężki dla tej formacji z tego względu, że jak powiedziałem, to jest czynnik ludzki. To nie jest tak, że nagle zmieniła się władza, policja zacznie świecić jasnym blaskiem, wszystko się pozytywnie zmieni, tylko to są lata pracy na przyszłość. Także nie wiem, czy będzie możliwość zatrzymania ich. Nie sądzę, by nagle znalazły się w budżecie państwa tak ogromne pieniądze, by tą firmę, formację tak doinwestować, tak oszacować budżet, żeby wszystko było dopięte na ostatnim guzik. Oczywiście ja tego panu ministrowi z całego serca życzę. Życzę też komendantowi głównemu przyszłemu, żeby miał ten komfort pracy, żeby nie musiał borykać się z problemami niedoszacowanego budżetu, problemami wakatowymi. Ale tak jak powiedziałem, to są lata pracy. To były lata zaniedbań ogromne. Wiadomo, że ta władza, która wstąpiła, w znacznym stopniu podwyższyła pobory policjantom. Nie można tego pominąć. Natomiast należy też uwzględnić to, że też w jakiś sposób zostało to wymuszone przez tych policjantów. Należy pamiętać tutaj roku 2018, czyli protest, bunt tych policjantów, którzy, zwłaszcza przed 11 listopada, wiadomo, największa impreza tak zwana w Polsce, gdzie siły, środki powinny być olbrzymie do zabezpieczenia tego przedsięwzięcia, nagle policjanci wszczynają protest, domagają się podwyżek, komendant główny nie ma na to żadnego pomysłu, proponuje policjantom pieniądze w wysokości 1000 zł za to, by uczestniczyli w tej służbie. Dopiero negocjacje, wtedy pamiętam, z panem ministrem Brudzińskim spowodowały to, że powoli zaczęto jakieś tam podejmować decyzje, kroki, ale i tak one, te decyzje, które były podjęte w 2018 roku, nie do końca zostały spełnione przez najbliższe lata i to nie zatrzymało policjantów, stąd też ta ogromna fala odejść. Także wracając do twojego pytania, nie wiem, czy najbliższy rok, patrząc kwestie finansowe, po pierwsze, po drugie zmęczenie tego materiału, bo to nie jest tak, że zmieniła się władza, nagle ci policjanci mają świeży umysł, mają naładowane na nowo baterie. To jest czynnik ludzki, to jest bardzo ciężka służba, można się nią naprawdę zmęczyć, trzeba umieć nad sobą pracować, trzeba umieć odpoczywać od tej służby, znaleźć sobie jakąś alternatywę w cywilu, by móc się od tego oderwać. Tak zwane wypalenie zawodowe bardzo szybko następuje, bardzo często i pytanie, czy ci policjanci dadzą sobie szansę i szansę tej formacji, by w niej pozostać. Ja naprawdę tego chciał, żeby ci wartościowi, dobrzy policjanci, doświadczeni policjanci pozostali. I więcej powiem, bardzo bym też chciał, żeby ci policjanci, którzy są doświadczonymi policjantami, byli bardziej doceniani nawet w kwestii pomocy tym młodszym policjantom. Czyli to nie na zasadzie robimy taką samą robotę, plus jeszcze stary gliniarz uczy młodego gliniarza roboty. Bo tak naprawdę dzisiaj ta różnica w poborach, ona jest bardzo znikoma. Młody policjant do 26 roku życia zarabia podobne pieniądze jak stary gliniarz, ale ja bym chciał, żeby jednak właśnie ci ludzie byli bardziej doceniani i myślę, że
w znacznym stopniu by to ich zachęciło, czy to pozostania, czy do powrotu. Też to jest taka bardzo ważna kwestia, o której ostatnio rozmawiałem z chłopakami. Proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale masa policjantów ze SPAT-ów, czyli samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych, czy z innych komórek policyjnych, doświadczonych ludzi, podchodziło do MON-u. Tam w szkoli wojsko z taktyki, techniki, uczy wielu innych elementów służby, czego nie ma w policji tak naprawdę. W policji emeryt traktowany jest po macoszemu, jest odstawiany na tor boczny. Niezauważany jest ten potencjał, jego doświadczenie zawodowe, które nabywa przez wiele lat, jest tak naprawdę marnotrawione. I takich policjantów jest naprawdę w Polsce ogrom. Czasami dochodzę do wniosku, że jesteśmy naprawdę bogatym państwem, jeżeli chodzi o doświadczenie i finanse, że w tak łatwy, banalny, prymitywny, głupi sposób podbywamy się tych policjantów, nie wykorzystując ich możliwości, bo naprawdę byliby mocnym ogniwem, przydatnym ogniwem, nie po to, żeby się mądrzyć, panoszyć, zadzierać pióra czy głowę, ale pomagać naprawdę młodym gliniarzom, żeby ta atmosfera nawet tej policji jakoś w jakimś znacznym stopniu się poprawiła, by wróciła jakaś taka fajna atmosfera, fajna dyscyplina, która poprawi jakość tej formacji, gdzie nie będzie dochodziło do pewnych sytuacji, które później będą medialnie nagłaszane. Tak jak powiedziałem wcześniej, wiadomo, że to nie jest tak, że dzisiaj powołano nowy rząd i od jutra już ta policja będzie barwna, czy inne służby będą barwne, wszyscy będą z tego zadowoleni i tak dalej. Nie, bo to są lata zaniedbań i tak samo lata najbliższej pracy, by to zaufanie, by tą markę, by tą jakość w znacznym stopniu tej formacji poprawić. To ciekawe, co mówisz, bo przypominam sobie swoją rozmowę, zdaje się, że z Cichym, którego serdecznie pozdrawiam, i był podniesiony taki wątek, że kiedyś to policja, wojsko uczyła roboty, przynajmniej jeśli chodzi o pododdziały specjalne, o pododdziały antyterrorystyczne. Dzisiaj trend, no niektórzy twierdzą, że jest odwrotny, że jednak wojsko osiągnęło poziom, który przewyższa tak naprawdę nawet i policję. No, ale to nie chodzi o to, bym tu jakiś osąd zdawał, ale jednak taki temat był podnoszony. Druga kwestia, no, trochę smutna, bo przypomina się sytuacja nie do końca chyba znana opinii publicznej, czyli starcie, bo chyba inaczej tego nie można nazwać, antyterrorystów z jednym z wiceministrów i co się wtedy działo, jakie słowa padały, ale to zostawmy. Ja mam takie pytanie, skąd się biorą kryzysy, zwłaszcza te wizerunkowe w policji? Czemu one się pojawiają? Czy to jest problem z rzecznikami prasowymi, proszę mi się tutaj nie obrażać, czy to jest problem z PR-em, z przyjętą pewną linią obrony, w cudzysłowie oczywiście, czy to jest jednak za dużo zadań, no przy dużej ilości zadań zawsze pojawiają się błędy i to nie da się po prostu najnormalniej w świecie tego wykluczyć, czy może za dużo wchodzenia w media, czy czasem może właśnie trzymania, czy pójścia za bardzo zaparte, że było tak i koniec, my tak stwierdzamy i to jest nasze zdanie i tak było po prostu. Znaczy, ja powiem tak, może zacznę od końca, to co powiedziałeś. Kwestia rzeczników prasowych, sprzedawania tych informacji na zewnątrz, pudrowania pewnych rzeczy, przedstawiania pewnych sytuacji inaczej niż one miały miejsce. No, ja zawsze mówię, że ta robota rzeczników jest bardzo niewdzięczna. To oni świecą później twarzą przed społeczeństwem. Pomimo wszelkich błędów tej formacji, oni muszą to wszystko wypudrować, wyperfumować, by to wszystko ładnie wyglądało. Natomiast ja powiem w ten sposób, tam gdzie drwa rąbią, tam biury lecą. Zaczyna się małymi kroczkami od pewnych błędów formacji, zaczyna się od wykorzystywania policji do celów politycznych, tak jak to miało miejsce w ostatnim okresie, zaczyna się opluwanie zwykłych policjantów, pojawiają się emocje, pojawia się wiele negatywnych wypowiedzi na temat tej formacji, to w znacznym stopniu wpływa na jakość pracy, na podejście do pracy, na chęć wstąpienia w szeregi tej służby, bo ona już nie jest tak atrakcyjna, to już nie jest pan policjant, tylko pies, glina, szmaciarz i tak dalej, tam wiadomo, że zdejmij piosenki, przyśpiewki, zdejmij mundur, przeproś matkę. To ma niewątpliwie ogromny wpływ na kwestie wakatowe, na kwestie jakościowe tej formacji. I może zacznijmy od tego, co składa się na kwestie tych tak naprawdę tych błędów, które mają miejsce. No, nie będę tutaj nowatorski, powtórzę to, co zawsze powiedziałem. Kwestia naboru do polskiej policji. Kryteria zostały strasznie zaniżone. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, dzisiaj łatwiej się do niej dostać, niż się nie dostać. Każdy, kto chce, może sobie pójść i postarać się, jeżeli jest zdrowy, ma dwie nogi, dwie ręce i głowę, ma ogromne szanse, by zostać policjantem. To zawsze powtarzam, to, że chcesz być gliniarzem, to nie znaczy, że na tego gliniarza się nadajesz. To jest kwestia weryfikowania, kwestia przydatności. Jeżeli pracujesz w jednostce macierzystej i starzy policjanci, czy nawet przełożony zauważa w tobie pewne błędy, on się zachowa w tej jednostce z tego względu, że
ta formacja, to państwo w jakimś tam okrojonym zakresie cię przeszkoliła, wydała te pieniądze, nie ma ludzi do pracy, zatem będą robili wszystko, żebyś tej formacji został, żeby tylko ten człowiek nie odszedł, żeby on tylko tam był. Nie ma dzisiaj takiego wprowadzania dyscypliny przez starych gliniarzy, jak było kiedyś, bo ten młody się zrazi do służby, zrazi do pracy, odejdzie po 3 latach, 5 latach, 6 latach i nie będzie komu służyć. Dlatego to wszystko jest tak chowane, dlatego ci policjanci, dlatego oni są tak, zasilają nasze szeregi. Kolejna kwestia, czyli mamy pierwsze, to jest rekrutacja, kolejna kwestia to jest kwestia związana ze szkoleniami. Jeszcze raz powtarzam, to zawsze mówię. To nie jest wina policjantów, że państwo polskie w takim zakresie ich szkoli, jakim szkoli. Oni mają prykaz, masz się szkolić przez taki okres i ten okres się szkolą. Jakość szkolenia, czas szkolenia ma ogromny wpływ na późniejszy etap twojej służby, ale też nie do końca, bo musimy wrócić do tego, co powiedziałem na początku. Stary gliniarz, dyscyplina, wychowanie, nauczanie go tego zawodu, pilnowanie go na okrągło. Kiedyś było tak, że w patrolówce jeździł stary gliniarz, miał lat 15-20, młody gliniarz miał lat 3, jechali sobie w patrol i zawsze była ta reprymenda, zawsze były te wskazówki, jak tą interwencję dobrze przeprowadzić, nawet wylanie temu młodemu adeptowi, to mówili zawsze pistoletowi, kubeł zimnej wody na łeb, tak żeby nie doszło do pewnej draki, to ma dzisiaj miejsce. Dzisiaj jest tak, o czym często się mówi, że stary glina ma 5 lat, a młody glina ma 3 lata. No to jest różnica tak naprawdę kolosalna, bo jakie może mieć policjant po krótkim kursie szkolenia, 5-letnim stażem doświadczenia? No nie ma tak naprawdę żadnego. Następną kwestią jest to, że kwestie wakatowe mają ogromny wpływ na obciążenie policjantów. To jest coś niesamowitego, jeżeli jeden policjant z pionu kryminalnego dochodzeniówki prowadzi na swoim stanie, załóżmy, 50-60 postępowań, on jest niesamowicie obciążony. Proszę pokazać mi prokuratora, który ma tyle spraw na swoim biegu. Nie ma kogoś takiego. To tylko policjant prowadzi tyle spraw, dodatkowo ma jeszcze zadania zlecone, dodatkowo ma służby, dodatkowo ma proces wykrywczy w innych sprawach, dodatkowo ma jakieś czynności zlecone przez inne jednostki. Nawarstwianie się tych spraw jest po prostu kolosalne i bardzo często dochodzi do błędów tych policjantów, bo oni są po prostu przemęczeni. To, ile rzeczy powinno wykonać kilku policjantów, wykonuje jeden gliniarz. Jeden gliniarz wykona 10 rzeczy, gdzie powinno wykonać tych rzeczy 10 policjantów bądź 7-8. Także ogrom obciążenia na tych policjantach spoczywa niesamowity. Kwestie statystyczne, nie oszukujmy się, wiele osób mówi o tym, zwłaszcza górny szczebel policji, że tej statystyki w Polsce nie ma. Głupota, hipokryzja, ta statystyka była, ona jest i mam nadzieję, że ktoś w najbliższym czasie to zmieni, bo wyrabianie mierników, pogoń za sukcesami, no to tak naprawdę nie jest niczym dobrym. Ja uważam, że dobra jednostka policji, dobry policjant jest wtedy, gdy w jego terenie jest spokój, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nic się nie dzieje. Czyli jeżeli w danym rejonie wyłowiono wszystkich dealerów narkotyków i na chwilę obecną, w przeciągu 2-3 miesięcy, pomimo dobrej, ciężkiej pracy policjantów, tych narkotyków nie ma, czyli wykonali oni swoją dobrą robotę. To nie znaczy, że oni muszą kogokolwiek, cokolwiek znaleźć, bo tam statystyka, bo mierniki wykazują, że kolejny kwartał czy półrocze musi być tak samo spełnione. Obciążenie psychiczne, obciążenie robotą ma ogromny wpływ. I wkładając to wszystko, rekrutacja, szkolenie, obciążenie policjantów ma właśnie ogromny wpływ na jakość tej policji, niestety na popełniane błędy. Ja nie wierzę w to, że w większości przypadków ci policjanci świadomie, nonszalansko podchodzą do swojej służby, do swoich zadań, świadomie popełniają błędów, bo no nie znam takiego, przepraszam, idioty policjanta, który wyjąłby klamkę, strzelałby do kogokolwiek tak, żeby się postrzelać. Nie ma kogoś takiego, także coś ma wpływ na sposób, w jaki on działa, na sposób wykonywanych przez niego zadań. A tutaj oczywiście nagle pojawiają się błędy, nagle pojawia się strona polskiej policji, czyli tak ten rzecznik, który to wszystko musi wyprostować. Tam, gdzie są rzeczy oczywiste, błędy i tak dalej. No, ja ze swojej strony, moim zdaniem powiem tak, niestety jest to formacja siłowa, niestety jest to formacja, która na co dzień ma do czynienia ze społeczeństwem, na co dzień ma do czynienia z pewnego rodzaju problemami bezpieczeństwa na ulicy, problemami kryminalnymi, do tego dochodzą zabezpieczenia granicy, do tego dochodzą inne zabezpieczenia manifestacji, protestów i tak dalej. I to wszystko powoduje, że te błędy się zdarzają i uważam, że powinno się powiedzieć tak, przepraszamy, popełniliśmy błąd, wyciągniemy konsekwencje, wyciągniemy wnioski i w ten sposób uważam, ta formacja odbuduje swoje zaufanie, nabierze autorytetu. To też jest taka uwaga do policjantów, więcej empatii. Wiadomo, że okres, załóżmy okres pandemiczny był bardzo ciężkim okresem, gdzie tym policjantom narzucono pewne przepisy odgórnie,
które mieli egzekwować względem społeczeństwa. Wiele tych filmów widzieliśmy na Twitterze, interwencji, szarpaniny i tak dalej, i tak dalej. Ale ja muszę Państwu powiedzieć, że nie w każdym rejonie Polski tak było, bo tam, gdzie ci ludzie nie wyskakiwali z telefonem, nie rejestrowali tych interwencji, tam, gdzie zachowali się normalnie, ci policjanci naprawdę w sposób normalny, empatią podchodzili do człowieka, wytłumaczyli mu, czy to był w sklepie bez maseczki, czy jakiegokolwiek innego zabezpieczenia, prosili go, by opuścił sklep, obeszło się bez mandatu, obeszło się bez szarpaniny. Też bardzo często jest tak, że to społeczeństwo już tak napompowane tą nienawiścią do tej formacji, chce za wszelką cenę udowodnić. I mnie też spotkał problem z policją, zobaczcie, też mnie szarpią, też jestem pokrzywdzony, nakręci film. To wiadomo, są emocje, policjanci powinni te emocje trzymać na wodzy. Tak jak powiedziałem, to jest tylko człowiek, na te emocje ma wpływ wiele rzeczy, kwestia obciążenia, kwestia wyszkolenia, kwestia przygotowania, kwestia codziennych problemów, bo dla każdego policjant to nie tylko gliniarz, ale też człowiek, ma też swoje życie prywatne i dochodzi do eskalacji problemu. No dzisiaj wiadomo, jesteśmy obaj na Twitterze, widzimy, jak te pewne rzeczy są, pewne kwestie są oceniane, jak one są przez społeczeństwo odbierane, jak traktowani są policjanci, jak są oceniani policjanci. Ja też winię jako były policjant, bo ja też nie byłem policjantem świętym. Też potrzebowałem czasami reprymendy, czasami kilka mocnych słów, by do mnie dotarły pewne treści, by zrozumieć, że popełniam swój błąd. Też policjanci muszą też zmienić swoje nastawienie tak naprawdę, ale też to powinno grać obustronnie i ze strony społeczeństwa musimy dać tej formacji szansę na naprawę, nie szukać każdego dnia zwady i konfliktu z nimi, bo dzisiaj każdy wie, jaka jest jej jakość, tak? Każdy wie, że są młodzi policjanci, każdy wie, że są wakaty, każdy wie, że są niedoszkoleni często na ulicach, a bardzo często, co widzę na forach społecznościowych, ludzie wręcz się nakręcają tym, by gdzieś tam sobie pójść na miasto, prowokować policjanta, nakręcić film, puścić go w necie, te lajki, te polubienia, udostępnienia i ten taki internetowy bohater czuje się wielkim bonzo, bo on sprowokował policjanta, bo on stworzył super materiał, który ma, nie wiem, kilka tysięcy lajków, kilka tysięcy udostępnień i on uważa, że on zrobił coś niesamowitego. Także też by zmienić tą formację, by zmienić to całe nastawienie, to musi być obustronne, to nie może być tylko zmiana ze strony policji, ale jeżeli dzisiaj większość ludzi cieszy się ze zmiany władzy, liczą na to, że będzie lepiej, to tak samo uważam, że powinni podejść do tej formacji. Ja wiem, że jutro też może stać się tragedia, jutro też może policjant popełnić błąd i pytanie co, czyli to dalej będzie wina starej władzy, czy nowej władzy, czy będzie dzielone to na kwestie polityczne, bo bardzo często te problemy, te błędy policyjne są przelewane na problemy polityczne. No i też tutaj się po części nie dziwię, bo to rząd, władza ma wpływ na tego kreowanie tego policjanta, kwestia weryfikacji go, weryfikowania jego, kwestia wyszkolenia go. Ale tak jak powiedziałem, jest zarówno jedna strona, jak i druga, muszą dać sobie szansę. No policja jest i będzie. Ta struktura nigdy nie zginie, to nie jest tak, że jak jej nie lubimy, to ją rozwiążą i będą prywatne firmy, które będą nas ochraniały. Ja wierzę, ja chcę wierzyć w to naprawdę, że nastąpią dobre zmiany. Podchodzę do tego bardzo optymistycznie, tak jak bardzo często gdzieś tam udostępniam jakieś błędy policyjne czy jakieś mankamenty, tak mam nadzieję, że to się w znacznej mierze zmieni i ta jakość pójdzie na lepsze. Mam nadzieję, że policjanci zostaną docenieni. To też nie jest tylko kwestia finansowa, bo tak naprawdę policjant dzisiaj oczywiście nie zarabia kokosów, ale też nie zarabia najgorzej, ale kwestia atmosfery w pracy. Ja bardzo często słyszę od policjantów, że już nie ma tej atmosfery, co była kiedyś, że właśnie przez to ludzie odchodzą. Kiedyś policjant przychodził do roboty, nie chciał mu się iść do domu, bo tak fajnie było w robocie, pościgać bandziorów, fajny klimat, fajna atmosfera i tak dalej, że tego dzisiaj nie ma. Także ja myślę, że też powinno się nad tym popracować, by tą atmosferę w tej formacji poprawić, by mimo tych różnych problemów, tak naprawdę, budżetowych, kwestia sprzętowa i tak dalej, też w jakimś stopniu poprawić atmosferę w tej robocie, żeby naprawdę ta glina, ci starzy gliniarze, ta atmosfera, która kiedyś była, żeby to wróciło, żeby to, nie mówię o tym oczywiście, o tym jak ktoś powie, a kiedyś to się chlało alkohol i tak dalej, nie, ale była zupełnie inna atmosfera pracy. Ja pamiętam swoje czasy, gdzie szedłem do roboty, mi się z tej roboty nie chciało do domu wychodzić, bo naprawdę, no, ja żyłem tym pasją, tą pasję nie, ona nie zbudowała się we mnie sama, tą pasję zbudowali też we mnie inni policjanci, nakręcając taką spiralę we mnie, chęć służby, chęć pracy, chęć ścigania, pogoni za przestępcą, wykrywania spraw i tak dalej, bo to jest piękna służba, naprawdę piękna formacja i uważam, że to się musi w końcu zmienić i uważam, że ta formacja zasługuje na to, bo dzisiaj możemy spojrzeć na to, że policja bije, pałuje, gazuje. No
owszem, zdarzają się takie sytuacje i na pewno one będą w jakimś stopniu rozliczane, rozpatrywane i wierzę, że będą wyciągane wnioski na przyszłość, by tych błędów nie popełniano, ale należy pamiętać o innej rzeczy, że policja to nie tylko prewencja, to też są służby kryminalne, to są policjanci, którzy wykonują kawał bardzo ciężkiej roboty, bardzo ciężkiej operacyjnej roboty, o których świat się nie dowie w Polsce. Dopiero jak oni odejdą w stan spoczynku, zaczną opowiadać swoje historie, czy napiszą książkę, wtedy się o nich dowiadujemy. Natomiast dzisiaj o tych policjantach nie mówię, oni wykonują naprawdę kawał świetnej roboty. Duże ilości zabezpieczonych narkotyków, odbicie osób porwanych, uprowadzonych dla okupu, handel ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest bardzo dużo. Ja sam znam wielu policjantów, czy to starych, którzy żyją tą robotą jeszcze, ale też znam młodych, którzy naprawdę mają taki świetny zapał do tego, by coś fajnego robić. Też są zniechęceni tym, że przychodzą inni młodzi policjanci, mają inne spojrzenie na służbę, to im się nie chce zostać po godzinach w pracy, narzekają, są malkontentami i tak dalej. I właśnie myślę, że w tym kierunku powinno się pójść, by zbudować tę atmosferę, ten komfort pracy, ten fajny klimat tej policyjnej roboty. I tutaj tak naprawdę dostrzegam wsparcie tymi policjantami, którzy, daj Boże, oby tak się stało, wrócili do tej formacji i zaszczepili w tych policjantach, ale też wykorzystywanie ich w ośrodkach szkoleniowych, czy to w szkoły w Szczytnie, czy w Legionowie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Zapraszanie tych policjantów starych, nie po to, by wpajać policjantom przepisy do głowy, ale opowiadać o służbie, opowiadać o atmosferze pracy, by nie kończyło się tak, że jeden na drugiego będzie donosił, by nie kończyło się tak, by nakręcono jakiś filmik, jak sobie tańczą w pokoju, za chwilę on ląduje w jakiejś redakcji, jest pokazywane w mediach, na Twitterze i tak dalej. Bo proszę Państwa, nie ma co się oszukiwać. W policji zawsze były różne harce, tylko one nie wyciekały. Dzisiaj ta mentalność ludzi służących tej formacji jest całkowicie inna. Ona się zmieniła. Zmieniła się niestety na gorsze, bo nawet ci, którzy dzisiaj czasami perfumują ten syf w tej policji, że tak go brzydko określę, oni sami mówią, odwracając się, mówią, zmieniło się bardzo dużo, zmieniło się na gorzej, sami jesteśmy zmęczeni, sami mamy ochotę odejść, ale mimo wszystko tam są, bo no, z różnych względów tak naprawdę. Także życzyłbym sobie tego i tej formacji naprawdę, bo zawsze mam ją w sercu, żeby te zmiany nastąpiły na lepsze, nie na gorsze, żeby nastąpiły na lepsze. I tak naprawdę uważam, że też gliniarze powinni zacząć się też od siebie, bo każdy dziś oczekuje od kogoś, że ten ktoś wprowadzi te zmiany, ale ta formacja, jeżeli my nie będziemy pracowali na tą jednostkę, jako człowiek, bo to człowiek buduje formację, człowiek buduje zespół, człowiek buduje wydział, człowiek buduje inne komórki, jeżeli on sam nie będzie chciał, żeby było dobrze, to nigdy nie będzie dobrze tak naprawdę. No Borys, zepsułeś mi trochę dwa kolejne pytania, bo chciałem zapytać o te raczyska, które za przeproszeniem żrą policję. Czy jest jakaś diagnoza, czy może masz w głowie jakieś lekarstwo na to wszystko, bo wspominałeś między innymi o dość ważnych rzeczach, ten nabór, dobór, tak? Pytanie tak naprawdę, czy policja jest dzisiaj konkurencyjnym pracodawcą i tutaj nie chcę się skupiać na finansach, aczkolwiek kolejne rzeczy pokażą, że to też ma znaczenie, no bo jest jeszcze kwestia systemu szkolenia. Czy brakuje szkoleniowców, czy brakuje instruktorów? Nie, no ale znowu cięte są godziny, tak, na kursach podstawowych, na szkoleniach specjalistycznych. No dlaczego są cięte? No z wiadomych przyczyn. Raz kasa, dwa lepiej policjanta wykorzystać w służbie. No i królowa wszelkich służb, czyli statystyka, chociaż oczywiście to chętnie jest nazywane programami satysfakcji i to wcale nie jest śmieszne. No ale króluje statystyka, królują mierniki, wskaźniki. To jak można to zrobić tak naprawdę inaczej? Masz na to jakiś pomysł? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Znaczy nigdy nie wyciągniemy złotego środka na to. Ja powiem może z swojego podwórka, gdy służyłem w policji. My będąc w pracy, w służbie każdego dnia monitorowaliśmy nasz sektor, monitorowaliśmy nasz garnizon, nasze województwo, systematycznie prowadziliśmy współpracę ze źródłami, tak by mieć cały czas to rozpoznanie tego środowiska narkotykowego czy kryminalnego, by widzieć, jakie są zagrożenia, by widzieć, co ewentualnie może nas spotkać, by widzieć, kiedy można było reagować, w jaki sposób reagować, jakimi siłami, jakimi środkami, jakie metody należy tutaj stosować. To, co powiedziałem wcześniej, jeżeli w danym rejonie nie ma grupy przestępczej, nie ma dealerki, bo nie oszukujmy się, bardzo często jest tak, ja wiem sam po sobie, gdy my w pewnym momencie naszej pracy w CBS-ie uderzyliśmy w pewne struktury przestępcze w danym rejonie, tam komendant dzwonił do mnie, śmiał się i Borys,
po kilku waszych najazdach, gdzie już robiliśmy zatrzymania figurantów do sprawy, u nas przestali rowery kraść i włamywać się do piwnicy. Czy moglibyście jeszcze trochę tu przyjechać, porzucać tymi granatami, podważać drzwi, żeby przypomnieć się, że ta policja naprawdę potrafi fajnie, skutecznie zadziałać, bo ja takich sił i środków tutaj nie mam. Czyli co, jeżeli w tym danym rejonie nie ma przestępczości tak poważnej, żeby nie było kilogramów, no bo wiadomo, że każdą jednostkę rozlicza się zupełnie inaczej. Centralne Biuro Śledcze rozlicza się ze zwalczania przestępczości zorganizowanej i my też musieliśmy latać do prokuratora, prosić go, by postawił zarzuty z artykułu grupy przestępczej 258, tak żeby można było w tą statystykę sobie wkleić, że my te grupy mamy, że my to wszystko robimy. Ale wracając do podstawy mojej wypowiedzi, jeżeli nie ma, no to po prostu nie ma. Ja tego nie wytworzę, sam narkotyków nie wyprodukuję, sam narkotyków nie będę sprzedawał, żeby nabić jakąś statystykę, bo to jest głupota tak naprawdę. Tak naprawdę kiedyś ktoś stworzył tak zwaną mapę zagrożeń. Jakie mamy zagrożenia w danym rejonie? Czyli robimy rozpoznanie danego terenu, co jest i jak możemy na dane przestępstwo, na dane osoby, na daną grupę przestępczą możemy reagować. Ja tak w ten sposób to widzę. To tak naprawdę zależy od rzetelności działania danej jednostki w danym terenie. Jeżeli ludzie będą rzetelnie do tego podchodzili, jeżeli będzie dobra, mądra kadra kierownicza, która będzie potrafiła sterować tym wszystkim, układać tą robotę, to myślę, że nazwijmy to w cudzysłowie, ta statystyka sama się wygeneruje. Ona sama pokaże, że ci ludzie, mimo tego, że w Warszawie zabezpieczono 100 kilo amfetaminy, a na przykład w Olsztynie zabezpieczono 15 kilo, to ci ludzie tam są na tyle świetni, bo zdjęli te 15 kilo i wystraszyli tych ludzi, to co powiedziałem wcześniej o tym komendancie z tej jednostki, na tyle wystraszyli tych ludzi, że po prostu oni się boją wpaść w łapy tym gliniarzom, bo wiedzą, że długo nie powojują. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją służbę w pionie kryminalnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie został powołany zespół do walki z narkotykami, bo Olsztyn był miastem brązowym tak zwanym. Heroina sypała się każdego dnia. My systematycznie, codziennie, raz w tygodniu, trzy razy w tygodniu dokonywaliśmy zatrzymań dealerów. Ścięliśmy jedną głowę, wyrastały następne, ale mimo to nas to nie zniechęcało. Dalej robiliśmy swoją robotę, dalej codziennie były zatrzymania. Na jeden łeb wyrastały trzy, ścinaliśmy trzy. Wyrastały cztery, ścinaliśmy trzy, jednego po jakimś czasie wycinaliśmy. Także te wyniki same się generowały. I to też jest kwestia jakości. Tak jak powiedziałem, mnie uczyli roboty starzy gliniarze. Widziałem, jak do tego podejść, jak to zrobić, jak zrobić rozpoznanie, jakie metody zastosować, by to miało miejsce. Dzisiaj niestety, no, to trzeba powiedzieć jasno, w pewnym momencie przejęcia władzy ta stara dobra kadra została wycięta, zmieniona, bo nie jest tego nadania, bo może być nielojalna. Niestety nie wszędzie oczywiście, bo nie wrzucam wszystkich do jednego wora. Na stołki kierownicze trafiali ludzie po układach kolesiowskich. Ten miał pchnięcie od biskupa, tamten miał pchnięcie od posła, następny od senatora i tak zostawali komendantami powiatowymi, naczelnikami, kierownikami. Zero pojęcia o roboty, ale on był kierownikiem, pan Pieczątka klepał kwity, był pan ważny. To, że na robocie się nie znał, to było mało ważne. Ważne było to, że on zajmuje to stanowisko, bo on ma parcie, bo on ma znajomości, ma swoje plecy, które go posadziły na tym stanowisku. I to jest największym błędem. Jeżeli na stanowiskach kierowniczych będziemy mieli pasjonatów pracy, fachowców, nie ludzi, którzy będą przegrzewali policjantów w terenie, nie ludzi, którzy będą nadmiar zadań im zlecali, tylko ludzi, którzy będą potrafili racjonalnie, rozsądnie do tematu podejść, proszę mi uwierzyć, że społeczeństwo będzie bezpieczne i policja będzie z tego tytułu zadowolona, bo zaufanie i ta jakość policji całkowicie się zmieni. Kolejną kwestią tak naprawdę to, co mnie spotkało, to spotyka wielu policjantów, to, co hamuje tak naprawdę te czynności, gdzie trzeba zaryzykować, żeby wykonać pewne czynności, to są komórki kontrolne w polskiej policji. Wiadomo, ktoś kiedyś powołał Biuro Spraw Wewnętrznych, ja nie wiem, jak oni dzisiaj pracują, docierają do mnie różne głosy, ale swojego czasu też mają swoją statystykę, też mają ciśnienie na wynik, też są powiązani z różnymi kolegami w tych wydziałach, gdzie jest konkurencja między naczelnikami, też dążą do tego, żeby tą konkurencję wyciąć. I tak naprawdę bardzo często ofiarą działań tych ludzi padają dobrzy policjanci, którzy nie działali dla siebie, działali dla społeczeństwa. Oni chcieli być skuteczni. Nie łapali bandziorów dla siebie, tylko łapali po to, żeby społeczeństwo było skuteczne. I teraz jeżeli młodzi policjanci, czy starzy policjanci zobaczyli w danej jednostce, że nagle wjeżdża po takiego kierownika, naczelnika, czy policjanta BSW, dobrego gliniarza, który w ich oczach był dobrym policjantem i mówią mu, pan źle łapał przestępców, pan ma zarzuty, to proszę, to może sami odpowiedz na pytanie, jakie będzie podejście tych policjantów do służby.
On powie, ja mam to w głębokim poważaniu. Ja se usiądę, se napiszę kilka notateczek, se upozoruję swoją pracę, że ją niby wykonuję, bo napiszę kilka bzdurnych kwitów, se wpakuję ją do swojej teczki, ona będzie rosła, przestępczość będzie hulała, kwity będą w teczce bardzo ładnie poukładane i tyle. I po prostu tyle. W pewnym momencie w policji zaczęło to się dziać niestety. Zaczęło tak się dziać. I myślę, wiesz, wiele głosów do mnie dociera, że dalej tak jest. Być może ci ludzie, którzy zostali posadzeni po układzie na tych stołkach 5 lat temu, oni nabrali doświadczenia, oni nabrali ogłady, ale to są lata zaniedbań kolejnych, lata poniżania tych policjantów dowartościowych w tej służbie, lata upokarzania, lata zniechęcenia tych policjantów i to też miało znaczny wpływ na kwestię odejść ludzi do cywila. Bo po co ryzykować? Po co mam wstać, gdzie się nie przewrócę sam? Mnie po prostu wytną. I ta formacja tak naprawdę ma wiele takich problemów. I proszę mi uwierzyć, przed nowym komendantem głównym jest kolosalne wyzwanie, ale do tego trzeba podejść naprawdę bardzo mądrze, bardzo rozważnie, bardzo rozsądnie. Ja zawsze powtarzam jedno. Policjanci, komórki dane potrzebują nadzoru, potrzebują kontroli, ale to musi być oparte na rozsądku, na wyważonych działaniach, bo lata i pewne przykłady pokazują, że dane komórki kontrolne potrafią wyciąć naprawdę bardzo wartościowych ludzi. Ktoś mi dzisiaj powie, że pan Szymczyk czy pan minister stawali w obronie wielu policjantów, bo to było widać w mediach, protesty, użył pałki, użył gazu. Nagle pan badanie opinii publicznej, no policjanci w większości podchodzą krytycznie, no to my też się odpinamy od policjanta, albo mu pomagamy, albo nie. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy. Szanowni Państwo, wy też nie wiecie o tym, że bardzo często taka nagonka, takie wycinanie spotyka policjantów pionów kryminalnych, operacyjnych, o których wy nie macie pojęcia. O nich się nie mówi, o nich nie wyjdzie ktoś na mównicę i nie powie, czy na konferencji prasowej powie, w jakiejś miejscowości był policjant kryminalny, został ugrillowany, bo na przykład bo dopuścił się jakiegoś przestępstwa. Nie, bo bardzo często, ja wiem sam po sobie, jak można policjantowi uszyć buty. Niestety, jak potrafią policjanta ugrillować i ta jakość pracy wtedy całkowicie umiera w tym momencie, bo większość policjantów patrzy, jeżeli jego wycięli, to dlaczego ja mam ryzykować? Co mi to da? Dla 500 złotych premii? Dlatego, żeby ktoś podszedł, uścisnął mi dłoń? No nie, bo za chwilę mam 10 lat służby, czy 15, czy 8, spuszczą mnie do cywila z zarzutami, czeka mnie ogrom walki, ogrom problemów, bez żadnych pieniędzy, bez żadnego wsparcia. I takich policjantów jest bardzo dużo, o nich się nie mówi. Masa policjantów podniecała się tym, że wspierani są policjanci z linii prewencji. Oczywiście, bardzo fajnie, słusznie, niesłusznie, nie mi to oceniać, są tego sądy. Natomiast są też policjanci pionów kryminalnych, gdzie oni mieli ograniczony wachlarz obrony, bo oni nie byli pokazywani na filmikach w internecie, jaką robotę swoją wykonują. Także te problemy tak naprawdę mają ogromny wpływ na tą robotę I wracając do kwestii mierników, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli będzie dobra jednostka policjantów, dobrze zarządzana, dobrym kierownikiem, dobrym komendantem, dobrym naczelnikiem, doświadczonym, to robota się zrobi. Proszę mi uwierzyć. Oni wychowają sobie młodego policjanta, nawet jeżeli ten okres szkolenia będzie 2-3 miesiące, bo on trafi do jednostki pod skrzydła takich gliniarzy, że oni mu szybko, jak mu się w głowie przegrzeje, wyleją kubeł zimnej wody na łeb. Jeżeli zacznie za szybko łapkami machać, to mu szybko te łapki do pewnej części ciała przywiążą. Bo wiem to po sobie, jak to wyglądało za starych czasów. To nie było tak, że kiedyś było Eldorado, dziki zachód, robiło się, co się chciało. Nie, bo sam wielokrotnie dostawałem zjebuty od kierownika, od naczelnika za pewne swoje błędy, mankamenty i tak dalej. Borys, temat komórek wewnętrznych tak naprawdę to się nadaje na całkowicie osobny odcinek i nie tyczy to się tylko i wyłącznie policji i doskonale wiem, że nas teraz słuchacie, także i zostawmy to w przemilczeniu. Ale, bo powiedziałeś sporo tak naprawdę, co się tyczy, że tak się wyrażę, inicjatyw oddolnych, pracy u podstaw, a ja wciąż szukam tego spinacza systemowego, który pozwoli na wprowadzenie sensownych zmian i bycie policji formacją lepszą, skuteczniejszą, praworządną, z której wszyscy są tak naprawdę zadowoleni. To może zacznę tak. Ja chcę wierzyć w to i mam taką nadzieję, że tak będzie, że przyszłe kadry, począwszy od komendanta głównego,
skończywszy na komendantach wojewódzkich, bo tam również wiem, że 8 komendantów położyło papiery, ich zastępcy i ta fala może odejść, nastąpić w kolejnych latach i będą musieli być zastąpieni. Ja chcę wierzyć w to, że te awanse na te stanowiska nie będą poparte pchnięciem przez jakieś układy dziwno-śmieszne, chore układy, biskupa, jakieś namaszczanie przez emerytowanych policjantów, bo my możemy być wsparciem, możemy doradzać, ale my nie jesteśmy od tego, żeby kreować politykę kadrową polskiej policji, co też bardzo irytuje dzisiaj policjantów, że my wkładamy za bardzo nos w kreowanie tej polityki kadrowej. Wiadomo, że polska policja ma wiele autorytetów, które są w stanie spoczynku. Chwała im za to, zrobiliśmy swoje dla policji, możemy dzisiaj im służyć wsparciem, pomocą, ale nie może być tak, że będziemy namaszczali swojego człowieka, który będzie na tym stanowisku siadał. Ja powiedziałem na początku, jak to należy wyleczyć. Przede wszystkim zrobić dobre rozpoznanie wśród ludzi, którzy w tej formacji są, którzy nie wpadli w sidła polityki, a takich policjantów jest kilku na stołkach kierowniczych. To nie są oczywiście ci, trzeba patrzeć na tych, którzy normalnie awansowali, może tak zacznę, bo niektórzy awansowali nadterminowo, za szybko, stawali się nagle szybkimi naczelnikami, szybkimi komendantami, nagle wyskakiwali z kapelusza, byli nadlojalni, dalej im było do roboty, a bliżej do pewnych układów politycznych i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że stanowiska kierownicze są w większości przypadków na wysokich szczeblach politycznych, ale mimo wszystko albo jesteś psem, albo jesteś urzędnikiem i to trzeba tak naprawdę rozróżnić. Jedynym moim antidotum na tą bolączkę jest po prostu posadzenie fachowca na stanowisku, który zna bolączki polskiej policji. Ja nie będę dzisiaj do końca wymieniał, bo ciężko tak naprawdę to wszystko ubrać w jednym materiale tak naprawdę, ale są tacy ludzie, którzy, może to będą zbyt mocne słowa, ale ja chcę jej powiedzieć, nie służyli partii, nie służyli władzy, nie byli podłokietnikami, a służyli społeczeństwu, narodowi. Oni byli doceniani, oni dostawali za wysokich nagród, oni nie dostawali za szybkich awansów, bo wykonywali swoją normalną robotę. Nie padali na kolana, nie całowali w pierścień, tylko ścigali przestępców, byli od tego, żeby dana jednostka, dany garnizon na tyle funkcjonował, by społeczeństwo w tym garnizonie, w tym terenie było bezpieczne. I uważam, że ktoś tu powinien zrobić rozpoznanie, bardzo dobre rozpoznanie, jak to wszystko, jak to wygląda w Polsce. Bo takich policjantów mamy dużo. Ktoś powie, okej, powinien przyjść stary policjant, wrócić i tak dalej. Ale też należy pamiętać o jednej rzeczy. My nie możemy przekreślać tych policjantów, którzy dzisiaj są, bo tak jak powiedziałem, nie wszyscy ulegli pewnym wpływom. Są też policjanci tacy, którzy pokazali swój charakter i chwała im za to, naprawdę ogromny szacunek, że pokazali swój charakter. Może ich jest mniej, może ich jest więcej, ale uważam, że takie sitkowanie powinno być zrobione i tylko i wyłącznie z korzyścią dla policji, bo musicie wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pewne decyzje, pewne awanse są komentowane przez policjantów. To zniechęca ich do służby, zniechęca ich do pracy. Ludzie wiedzą, kto awansował na stołek naczelnika, kierownika, komendanta. Często śmieją się, że jest to dyletant, baran jakiś, który ma pchnięcie u senatora, u biskupa i on został sobie, zajmuje stanowisko kierownicze. I uważam, że z tym należałoby skończyć, bo to, że policja zawsze będzie pod skrzydłem władz, zawsze będzie pod skrzydłem ministra, on jest od nadzoru. Tak było, jest i będzie. Ale pewne kwestie należy rozgraniczyć. Ja mam nadzieję, że to nastąpi tak naprawdę. Bo to człowiek stanowi o jakości jednostki, stanowi o jakości jej pracy i to człowiek tak naprawdę, tylko człowiek, dba o wizerunek tej formacji. Ona sama się nie zrobi. Jeżeli damy młodym policjantom, młodym adeptom przykład, że można uczciwie awansować, że można dostawać uczciwie nagrody. Robię, dostaję, nie robię, nie dostaję. Po prostu, najnormalniej w świecie. Nie miej do nikogo pretensji, tylko do siebie. Że nie chce ci się robić, to nie dostajesz nagrody. Jeżeli ci młodzi policjanci zobaczą, że jest uczciwie, przede wszystkim uczciwie, oni będą chcieli przyjść do policji i oni będą chcieli tej policji służyć. Od tego należałoby zacząć. Tak jak powiedziałem, ta atmosfera, budowanie, my sami musimy się naprawić tak naprawdę, bo my też wymagamy od społeczeństwa, żeby nas społeczeństwo kochało, żeby społeczeństwo miało do nas zaufanie, ale policja sama musi chcieć się naprawić, a żeby to zrobić, za sterami tej policji musi siąść człowiek, który będzie wiedział, jak to zrobić. Po prostu. Borys Brachu pozwoli, że podsumuję to tak, pozostańmy w nadziei. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był nadkomisarz Marcin Borys Miksza, dzisiaj emerytowany policjant CBŚ.
Dziękuję Ci, Marcinie, serdecznie, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam i korzystając z okazji wszystkim życzę zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Przyłączając się do życzeń, bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.